Kiedyś obiecałam Wam materiał dotyczący reinkarnacji i dziś zaczynam ten materiał. Dlaczego tak długo zwlekałam? Naprawdę nie było to podyktowane moją opieszałością, a nawet brakiem czasu. Powiem dziś tak szczerze, że zbierałam odpowiednią ilość wiedzy, materiałów na ten temat, odpowiednią ilość moich doświadczeń. Chciałam być całkowicie pewna, że to, co Wam dzisiaj przekażę, jest rzeczywiście spójną i logiczną całością. Na wstępie podkreślę, że wszystko to, co powiem, jest oparte wyłącznie na mojej wiedzy i na moich doświadczeniach z regresów tematycznych, ale przede wszystkim jest oparte na wiedzy z sesji w polu serca, jakie prowadzę z Wami, kochani. Pole serca jest skarbnicą wiedzy o tym, jak naprawdę wygląda nasze życie, jak naprawdę wygląda ta przestrzeń, co zrobiono. Wszystko to z pola serca można wyczytać. Powiem Wam dzisiaj o moich wnioskach, o tym wszystkim, co właśnie prowadząc sesję w polu serca odczytałam. Jaka jest prawda o tej przestrzeni i o naszym życiu, a także o tak zwanej reinkarnacji, czym ona naprawdę jest, co z nami jest robione. Opowiem Wam o innych światach, gdzie ten sam system był prowadzony i do czego on doprowadził. Więc jeżeli doprowadził dlatego, że istoty nie zorientowały się, nie obudziły się wystarczająco szybko i dlatego te światy zostały po prostu całkowicie unicestwione i wydojone z energii do zera. Zanim zacznę, powiem Wam tutaj rzecz następującą i bardzo, bardzo istotną, że określenie jako w niebie, tak i na ziemi jest podstawą do wszystkiego. Jeśli te słowa, które wydają Wam się przenośnią, jakimś pustym przysłowiem, wymysłem, uwierzcie mi, że są kluczem do wszystkiego. Były na tej przestrzeni istoty, które przekazały bardzo cenną wiedzę, i oczywiście ta wiedza została włożona w usta iluzorycznych i fałszywych postaci. Niemniej jednak będę chciała Wam tą wiedzę również przekazać, bo jest pewien tekst źródłowy, który mówi o tym, jak naprawdę wszystko wygląda i czego należy szukać i w którą stronę powinniśmy podążać. Ale ten tekst źródłowy przedstawię Wam w kolejnym nagraniu, gdyż będzie to wyłącznie tekst dla tych, którzy będą chcieli zagłębić się bardziej w ten temat. A dzisiaj przedstawię Wam moje obserwacje i wnioski na temat całego systemu reinkarnacyjnego. Powiem o Tartarii, powiem o tym, jak technologia Tartarii została wykorzystana do zbudowania tej przestrzeni, tej całej technologii reinkarnacyjnej, tej całej technologii Matrixa. Co do tego wykorzystano, jaką energię, jak to zrobiono, jak tak naprawdę wygląda to, czym, co nazywamy reinkarnacją, cały ten pusty, fałszywy system, i powiem Wam, do czego on służy. Jesteśmy cały czas utrzymywani w wielkim, wielkim kłamstwie i ciągle jesteśmy wykorzystywani do produkcji określonych, nie można powiedzieć, że tylko energii, bo temat jest dużo głębszy, ale zacznę od początku, aby nie tutaj nie wprowadzić chaosu.
Tak jak Wam powiedziałam, źródłem mojej wiedzy przede wszystkim są wyłącznie moje osobiste regresy tematyczne i sesje w polu serca, jakie prowadzę z Wami. I teraz tak, aby zrozumieć, w co się tutaj gra, należy pamiętać o jednym. Wszystkie istoty, które zawiadują systemem Matrixa, to nie są, już Wam to mówiłam wielokrotnie, ale dziś chcę to podkreślić naprawdę z całą mocą, bo ma to kluczowe znaczenie. To nie są żadne latające aniołki, iluzoryczne istoty, eteryczne postacie, które sobie gdzieś tam fruwają z tymi białymi lilijkami w atłasach, ani nie są to właśnie takie piękne postacie, które nam się pokazują jako hologramy w postaci właśnie pięknych anielskich istot ze skrzydłami, z pięknymi lokami, wiecie, jak po Olapleksie i tym podobne. Więc tutaj mówię fabryki Atłasu i salony fryzjerskie oczywiście musiałyby przeżywać oblężenie. No wiecie, jak zwykle sarkazm przeze mnie przemawia, ale wiecie, jak bardzo tutaj jestem nastawiona na to, aby ujawniać prawdę. Tak więc te wszystkie istoty, które nam się w takich pięknych wizjach przedstawiają, zarówno teraz, co niektórym, jak i dawniej, te wszystkie właśnie wizje aniołów, świętych w aureolach, z lilijkami, pięknych postaci duchowych, przepięknych kobiet, albo w ogóle jakichś takich istot duchowych, przepięknych, nie wiem, różowych kolorach, niebieskich, cukierkowych, landrynkowych. Jest to wszystko celowo zrobione, aby oszukać nas, aby nas okłamać, abyśmy myśleli, że to są takie piękne, duchowe istotki, do którym my do pięt nie dorastamy. A dziś powiem Wam, jak te piękne hologramy urządziły nas po całości. Jeszcze się im do końca nie udało, ale właśnie te piękne holograficzne istotki urządziły tak już wiele światów, instalując na nich ten sam system technologii, jaki jest zainstalowany tutaj. I powiem Wam, jak to jest, że jest nam instalowana iluzja życia, gdzie biegamy za własnym ogonem, albo co niektórzy mają to życie piękne, a tak naprawdę są to wszystko wgrywane nam programy tylko po to potrzebne, abyśmy produkowali określoną częstotliwość i rodzaj energii oraz pewnej substancji, która jest im potrzebna, którą oni nazywają miodem. Tak, moi drodzy, miodem. My jesteśmy tak naprawdę jak pszczoły, ale do tego dojdę po kolei, co zostało zrobione. Kochani, abym Wam dobrze wszystko mogła wyjaśnić, muszę, chcąc nie chcąc, nawiązać do moich sesji w polu serca. Jak to wygląda? W wyniku moich badań zauważyłam, że pewne wspomnienia inkarnacyjne, pewne procesy inkarnacyjne zachodzą w bardzo ograniczonym polu działania i tak zwanego czasu. Czyli tak, głównie inkarnacje ograniczają się tutaj do obszaru Europy, Azji i ewentualnie Ameryki. Więc tu, w tych przestrzeniach jest założone coś takiego, co jest, można powiedzieć, programem inkarnacyjnym. Jeśli są te wspomnienia inkarnacyjne, to są właśnie ściśle z tych obszarów. I zauważyłam również, że występuje w moim widzeniu trójpodział na określone wizje, na określone obrazy i nauczyłam się je rozróżniać
tak, że wiem, z jakiej przestrzeni i z jakich poziomów te wizje i te obrazy pochodzą. Wiem już, że są pewnego rodzaju hologramy, które są odzwierciedleniem nałożonych programów na dane istoty. I teraz powiem Wam tak, moje wnioski. Sesja na sercu zakłada rzecz następującą, że gdyby reinkarnacja była systemem prawdziwym, gdyby była systemem uczciwym, gdyby była oparta na prawach źródła, na prawach uniwersalnych, to wyglądałaby w sposób następujący. Przykładowo, pierwszy raz spotykają się dwie istoty, dajmy na to dwie istoty energetyczne, przybierają ciała w celu doświadczania. I tu jest oczywiście to, co teraz Wam mówię, dotyczy tego, jak miałoby naprawdę uczciwie wyglądać całe prawo inkarnacyjne oparte na prawie uniwersalnym i równowadze energetycznej. Więc powiem Wam najpierw, jak powinno to wyglądać, a potem Wam powiem, jak wygląda to w praktyce. Więc gdyby było uczciwe, wyglądałoby tak. Jeśli dwie istoty duchowe postanawiają przybrać ciało jako narzędzie do doświadczania i przykładowo spotyka się po raz pierwszy Kowalski z Nowakiem w ciele fizycznym, i Kowalski w tym pierwszym, przy tym pierwszym spotkaniu zabija Nowaka. Więc logiczne i uczciwe byłoby wówczas, gdyby w kolejnej inkarnacji, gdyby ona była faktem i prawdą i uczciwą lekcją, to Nowak powinien zabić Kowalskiego, tak? Po czym powinni sobie już w postaci duchowej podać tak zwane ręce i powiedzieć: super, jestem Ci wdzięczny czy wdzięczna za doświadczenie. Obydwaj mieliśmy okazję doświadczyć, jak to być zabitym i jak to być mordercą. Energia została zrównoważona. Jestem Ci wdzięczny za doświadczenie. Możemy działać dalej, przerabiać kolejne lekcje, tak? To jest logiczne i oczywiste. Tak byłoby uczciwie i byłoby zgodne z prawem równowagi energetycznej. Ale kochani, tak nie jest. Moje sesje na sercu pokazały zupełnie inny obraz sytuacji i powiem Wam, że mam dowód, że cała reinkarnacja jest tylko wgrywanym nam programem, wgrywanym nam tematycznym programem, który się ciągnie przez wiele, wiele, wiele tak zwanych inkarnacji, które są naprawdę tylko iluzją i hologramem, a które doprowadzają do tego, że przez jakiś tam okres, powiedzmy sobie tego, co tu jest nazwane czasem, a jest to wielka iluzja i zaraz też Wam wytłumaczę, jak to wszystko działa, jak nas ładują w pułapkę, bo oni oczywiście wiedzą, że są tutaj istoty wspaniałe, z wielkimi darami, talentami, które prowadzą sesję regresingu. I dzisiaj również do Was, kochani, kieruję moje nagranie, bo zapewne wielu z Was ma ogromne potencjały i chce pomóc w ten sposób, aby rozwikłać tą zagadkę i dlatego dziś Wam powiem pewne rzeczy, jeśli jeszcze też tego nie wiedzieliście, chociaż wiem, że jest wiele istot wspaniałych, które już też do prawdy dochodzi. I teraz, kochani, jak to wygląda? Naprawdę. Więc już powiedziałam Wam, jak powinno to wyglądać z tytułu uczciwej lekcji inkarnacyjnej na prawach źródła. A wygląda w sposób następujący. Kiedy robię sesję na sercu i wchodzę w określone przestrzenie traumy, jakie tam w tym polu są zapisane, odróżniam wspomnienia nałożone programami od tych, jakie ma prawdziwa istota duchowa z innych przestrzeni, zanim weszła w tą przestrzeń inkarnacyjną. I co tam, kochani, się okazuje?
Jeśli na przykład dana istota miała w tym pierwszym spotkaniu z innymi istotami, które potem były wspólnie programowane, bo są różne rodzaje programów reinkarnacyjnych. Są programy indywidualne, są programy rodowe, są programy społeczne, społecznościowe, całych społeczności, tak? Więc tutaj jest to pewien skomplikowany system, ale dajmy na to, że istotka nazwana Anną, przykładowo, wchodzi w interakcję programową z innymi istotami. I wyobraźcie sobie teraz, że pierwsze jej doświadczenie z innymi istotami, przykładowo, w pierwszym spotkaniu z tymi istotami zmarło jej dziecko. Takie doświadczenie. I teraz wyobraźcie sobie, że ta trauma jest jakby programem przedłużona na wiele, wiele innych programów. Połączone jest to z innymi istotami. I wyobraźcie sobie, że w tym życiu, które jest teraz, jest dokładne odzwierciedlenie tej sytuacji. Przecież ja, robiąc komuś sesję, nic o nim nie wiem, bo jak na pewno pamiętacie, cały czas podkreślam najważniejszą rzecz, że w momencie, kiedy robię komuś sesję, proszę, żeby nic o sobie nie mówił, gdyż wówczas odczyt pola jest najlepszy, bo ja niczym się nie sugeruję. I teraz wyobraźcie sobie, że przychodzi do mnie na sesję ktoś, o kim ja kompletnie nic nie wiem. Czytam w polu jego serca, że pierwsza sytuacja jego traumatyczna dotyczyła na przykład śmierci dziecka w tym pierwszym jakby spotkaniu z innymi istotami, tak? Które jakby były tematem kolejnych jakby, nazwijmy to, wcieleń. I wyobraźcie sobie, kiedy ja mówię tej pani, że była taka i taka sytuacja, stało się to, to i to, i program pokazuje, że na przykład był to rok, dajmy na to, nie wiem, 1700 któryś, nieważne to, a ona mówi, no to jest zaskakujące, to jest dla mnie szok, bo w tym życiu mam dokładnie to samo, również straciłam dziecko, co więcej, w moim rodzie kilka pokoleń wstecz, w każdym pokoleniu umierają dzieci. Rozumiecie to teraz? Wasza energia ma wgrany program na dany temat. Jest tak jakby temat, zadany wam temat. I w momencie, kiedy ten temat zaistnieje po raz pierwszy, nie jest tak, że jest to jednorazowe wydarzenie. Wygrywają wam ten program wielokrotnie. Mało tego, programem nie jesteście tylko objęci wy, ale istoty, inne istoty, prawdziwe lub nieprawdziwe, istoty z duszą lub bez duszy, które również są tym programem objęte, tak? Czyli tak jak ta pani miała przykładowo śmierć dziecka przy pierwszej sytuacji, kiedy ten program był wgrywany po raz pierwszy, program jest cały czas kontynuowany przez wiele tak zwanych wcieleń. A czym są te wcielenia, będę wam chciała wytłumaczyć po ten bardzo prosty i obrazowy sposób, żebyście to doskonale sobie zrozumieli, i powiem wam, co z tym zrobić. Następna sytuacja. Przykładowo, jeszcze wrócę do tego Kowalskiego i Nowaka, aby wam to lepiej wyjaśnić jeszcze. Przykładowo, dajmy na to, Kowalski i Nowak obydwaj są istotami z duszą. I teraz tak, przy pierwszym ich spotkaniu Kowalski zabija Nowaka, tak jak wam powiedziałam. Tak? I teraz powiedziałam, przy uczciwej inkarnacji Kowalski i Nowak powinni mieć tylko jeszcze jedno, aby to zrównoważyć. Tak nie jest. W kolejnych tak zwanych wcieleniach, czyli jakby w powtórkach programu, Nowak jest cały czas zabijany, a Kowalski jest cały czas mordercą. Czym to skutkuje? Nowaka, tak zwani właśnie strażnicy karmy i opiekunowie duchowi, ci wspaniali opiekunowie duchowi cały czas mu wmawiają, że to jest dla jego dobra,
On powinien cały czas być mordowany, bo on się przez to rozwija, bo on przez to wzrasta, bo on przez to nabiera nowych doświadczeń, jak to jest być cały czas mordowanym, aż w końcu się z tego wypląta. No okej, tylko że cały czas ta energia jest mu zabierana, cały czas jest mu zabierana, czyli tak jakby cały czas produkował energię, a pokarmu dla tej duszy nie dostaje, ponieważ wszystko jest zabierane. Jest gospodarka rabunkowa, więc on nie ma szansy wzrosnąć, tak? Więc cały czas staje się jakby świadomość upada, duch upada i staje się całkowitym niewolnikiem. A co z Kowalskim, który jest ciągle mordercą? W pewnym momencie jest już tak przejęty przez tą negatywną energię, że zostaje poddany procesowi defragmentacji, ponieważ dusza nie wytrzymuje już tego ciężaru i wówczas taka dusza poddawana jest defragmentacji, czyli takiemu procesowi rozerwania duszy na strzępy. To jest to, o czym już nieraz mówiłam. Robiłam różne dawniej takie regresy, gdzie mówiłam, że różnym istotom jakby wbudowuje się te cząstki tej zdefragmentowanej duszy właśnie różnym hybrydom, różnym tworom w innych przestrzeniach. Często przerabia się właśnie tą duszę rozerwaną na strzępy, tak aby nie można było jej później skompletować. Słuchajcie, oczywiście jest to proces niesamowicie zbrodniczy. Dlatego podkreślam Wam, jeżeli zrozumiecie, że istoty, które tutaj zawiadują tym systemem, nie są żadnymi duchowymi, eterycznymi postaciami, ale są to konkretne istoty, które mają nad nami przewagę technologiczną, nie świadomościową, nie duchową, nie. Mają tylko przewagę technologiczną, nic poza tym. I tylko technologią to uczyniono. Gdybyśmy mieli szansę wydobyć się z tej technologii, odrzucić te wzorce, odrzucić te programy, wydobyć się z nich, co właśnie chcę Wam przekazywać w trakcie tych moich sesji na sercu i robię to skutecznie i wielu z Was już mi właśnie o tym mówi, że to jest dobra droga, ponieważ po tych procesach dzieją się w waszym życiu pewne rzeczy, które wcześniej nie miały szans się dziać. Jeżeli to zrozumiemy, że jest do tego droga wyjścia i jest tutaj to tylko technologiczną jakby nakładką, to wtedy zrozumiecie, co z tym zrobić. Zanim powiem wam, jak to zostało zrobione, kiedy to zostało zrobione, przez kogo i na jakim, jakby to powiedzieć, tle, na jakiej podstawie, to powiem wam jeszcze odnośnie reinkarnacji rzecz następującą. Zapewne wielu z was zauważyło, że te istoty, które zawiadują tutaj tym systemem, przedstawiają nam co jakiś czas pewnego rodzaju symbole, którymi jesteśmy programowani. I na przykład jednym z takich symboli jest czaszka i piszczele. To jest program śmierci. Wszystko to, co tutaj nas otacza, jest technologią. Jak to mówią, jak to wszyscy na pewno wiecie, jak mówi się, że materia to energia zatrzymana w czasie, tak? I tak dokładnie jest. Wszystko jest zbudowane na siatce metatronicznej i znowu podkreślam, to co teraz powiem jest tylko i wyłącznie moim wnioskiem i moją obserwacją. Już wam to kiedyś mówiłam w jednym z nagrań, że zobaczyłam jak jest zbudowany Matrix. Jest to taka siatka, która jakbyście wzięli sobie kartkę z zeszytu do matematyki ze szkoły podstawowej, to jest taka kratka, tak? I więc podobnie wygląda ta siatka metatroniczna. Ja zauważyłam, że składa się ona z pewnego rodzaju takich paneli,
To jest powtarzająca się sekwencja takich paneli, które są jakby programowane, tam jest pewien taki obraz programowany, jest to pewien język programu. To jest taka sekwencja 64 sześcianów z takimi wewnątrz jakby soczewkami, jakby z takimi soczewki, lusterka, coś takiego. Tak to wygląda i jakby na bazie tego jest to wszystko programowane. I teraz tak. Właśnie w te sekwencje wkłada się określony program, symbol. Czyli tak jak powiedziałam, tak jak na przykład była czaszka z piszczelami, czyli w tej siatce jest cały zawarty program rozwoju wszystkiego, tak? Dlatego na przykład drzewa wiedzą, kiedy wypuścić liście, ptaki wiedzą, gdzie lecieć, powiedzmy z jednej strefy klimatycznej do innej, tak? Kwiaty wiedzą, kiedy kwitnąć i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest zapisane informacją w tej siatce. Więc tak samo podobnie zapisuje się symbole społeczne. I teraz tak, my patrząc na czaszkę z piszczelami, programujemy śmierć. Zauważcie, już to kiedyś też mówiłam, od pewnego momentu, od pewnej jakby punktu czasowego został wprowadzony program czaszki i piszczeli do mody. Zobaczcie, czaszki z kryształków na bluzkach. Tak? No co to jest, słuchajcie, na dziecięcych rzeczach, na dziecięcych ubrankach symbole czaszki. No, wniosek jest prosty. Innym bardzo częstym symbolem występującym, szczególnie właśnie na damskich ubraniach, jest pszczoła. Zastanowiliście się, co oznacza pszczoła na tej przestrzeni? To teraz Wam wytłumaczę pewną funkcję programu reinkarnacyjnego właśnie na bazie życia pszczoły. Cały system reinkarnacyjny, ta machina reinkarnacyjna jest podobna do ula. Ma swoje warstwy, tak jak pszczelarz wyciąga takie ramy, gdzie jest ten miód, gdzie ten miód jest tworzony, tak samo wygląda machina reinkarnacyjna. Są określone poziomy przekonań, z których każdy jest jak ten właśnie osobny plaster miodu. I teraz co się dzieje? Jeśli na przykład ktoś jest tym jednym z plastrów miodu, tych reinkarnacyjnych plastrów miodu, ma zadany określony program, czyli program przekonań. Przykładowo katolik, muzułmanin, powiedzmy sobie hindus, czy inne też, na przykład ateista, to wszystko są programy przekonań, czyli osobne plastry miodu. I teraz co się dzieje? W momencie, kiedy wasza świadomość jest wpuszczana tu, do tego programu, macie zadany, określony temat waszego działania, czyli tak jak pszczoła jest na przykład, dajmy na to, ukierunkowana na pole rzepaku, gdzie produkuje miód rzepakowy, czy gryczany, czy lipowy, rozumiecie? Tak my mamy określone systemy i programy przekonań. I teraz co się dzieje? W momencie, kiedy jesteś w określonym programie przekonaniu, produkujesz określony rodzaj emocji, tak? Czyli katolicy swoimi modłami, czy prawosławni, czy muzułmanie i tak dalej. To jest tak, jakbyście produkowali określoną energię na bazie określonego programu. Tak jak pszczoła produkuje określony rodzaj miodu na bazie pyłku z określonych roślin, tak my na bazie określonego programu inkarnacyjnego produkujemy określony rodzaj energii wynikający z określonego systemu przekonań. Czyli tak jakbyśmy produkowali osobną jakość i rodzaj energii określonej danym programem. Jest im to potrzebne, jest na to zapotrzebowanie i tutaj Was głęboko rozczaruję. Bo jest to towar, którym się po prostu handluje. Tak jak Wam mówiłam już o Kronice Akaszy, która jest wielkim centrum informacyjnym, właśnie takim, gdzie są zawarte wszystkie te miody,
wszystkie te nasze produkty, wszystkie nasze emocje i jest to wielki bank danych, którymi się handluje. Zrozumcie, jesteśmy przedmiotem handlu pod każdym względem i po to cała ta reinkarnacja została stworzona, żeby nas zaprząc od samego początku do samego końca w cały proces produkcyjny. My cały czas produkujemy wszystko, różne rodzaje produkujemy rzeczy, tak jak, nie wiem, z owcy pozyskujemy my wełnę, mleko, mięso, tak z nas również jest pozyskiwane wszystko na każdym poziomie. Zarówno z fizycznego poziomu, jak i z energetycznego poziomu. Nie tylko tutaj w programie, ale i poza programem. Także myślę, że dobrze Wam to wytłumaczyłam. Więc reinkarnacja tak naprawdę jest wielkim kłamstwem, jest wielkim oszustwem i tak naprawdę nie prowadzi do niczego. My nie musimy niczego odpracowywać. To jest fikcja. Jest to program nałożony na nas. Program winy, program kary, program jeszcze nie wiadomo jakich zobowiązań rodowych, społecznych. Wszystko jest tylko nałożonym na nas programem, określonym bodźcem po to, byśmy w wyniku tego bodźca produkowali odpowiedni rodzaj energii i esencji. Tylko jest to po to. Kiedy to zrozumiemy, że wszystko jest fikcją, hologramem i nałożonym na nas wielokrotnie programem, możemy się z tego wydobyć. I właśnie pracując na sercu, w polu serca, prowadzę Was przez ten cały etap, abyście doszli do momentu, kiedy przepracujecie, zrozumiecie te programy, odrzucicie je całkowicie, zwrócicie do tego kosza, tak jak powiedzmy sobie wyrzucacie w komputerze pewne zbędne pliki do kosza, po czym kasujecie to całkowicie, żeby to już nie istniało, tak właśnie w polu serca można skasować wszystkie te programy. Wszystkie programy skasować, odrzucić, powiedzieć, wiem o tym, że mnie oszukujecie. Zrozumiałam to pełną swoją świadomością i z poziomu rozumu i z poziomu serca, więc zabierajcie sobie te śmieci, a ja już wychodzę z tej zabawy. Temu służy serca, sesja na sercu. Właśnie do tego jest potrzebna. I tutaj wiem, że wielu z Was mi zarzucało, że no jak ja mogę ingerować w czyjeś pole serca. Ja nie ingeruję w niczyje pole serca. Mnie to do niczego nie jest potrzebne. Właśnie po to robię, abyście byli świadomi tego, że nałożono Wam na Waszą energię programy. To nie było nic innego. Żadna historia nie istniała. I zaraz Wam o tym powiem, jak to zostało zrobione. Nie było żadnej historii. Są to tylko programy nam wgrane do głowy. A to, co pozostało po poprzednim, prawdziwym, realnym świecie, zostało wykorzystane jako tło do tych programów, które nam wgrywają. Powiem Wam tak. Świat, który znacie, gdyby można, no niestety jest konieczność używania wyznaczników czasowych, żeby nie pogubić się w tym wszystkim. Więc świat, który znacie, ten, który tutaj jest, który widzimy, w pewnym stopniu jest prawdziwy, w pewnym stopniu nie. To jest tak, jakbyście na przykład poszli do lasu i idziecie po prawdziwym lesie, ale na oczach macie nałożone takie specjalne okulary, które teraz są szeroko propagowane do wirtualnej rzeczywistości. I teraz jak to wygląda? Idziecie po prawdziwym lesie,
Naprawdę, macie las wokół siebie, drzewa, ściółkę leśną pod stopami, macie ciało, ale na oczach macie nałożone dodatkowo okulary do rzeczywistości wirtualnej. I teraz tak, idziecie sobie po lesie, a w te okulary macie wgrany program, że na przykład pojawiają wam się tam jakieś postacie, pojawiają wam się jakieś sytuacje, więc idziecie po prawdziwym lesie, ale każdy z was widzi coś innego. Widzicie program, który macie wgrane w te okulary, które są jakby technologią wbudowaną w to ciało fizyczne. Rozumiecie to? Czyli na przykład, jeżeli macie okulary, dajmy na to takie, które pokazują wam w lesie skrzaty, to widzicie skrzaty. Ktoś inny widzi seksowną blondynkę, przykładowo. Rozumiecie? Wszystko zależy od tego, jaki ma program wgrany w te okulary. Wszyscy widzą ten sam las, czyli tą przestrzeń, na której jesteśmy. Ta przestrzeń jest prawdziwa. Natomiast programy, które widzicie, są właśnie zależne od tego, jaki macie ten program wgrany z poziomu tej tak zwanej inkarnacji. Czyli te wszystkie programy rodowe, społeczne są również częścią programu, który macie wgrany w swoje indywidualne okulary, te do rzeczywistości wirtualnej. Mam nadzieję, że dobrze to tłumaczę, bo niestety ubolewam nad tym, że język ludzki jest zbyt ubogi. Tak jak nieraz mówię wspaniałym istotom, z którymi mam sesję, że to, co też bardzo budzi moją dużą frustrację, to to, że nie mogę wam tych obrazów przekazywać. Wiecie, są określone symptomy tego, z jakiego poziomu dostajecie informacje w momencie wizji. Nie będę tutaj przekazywać szczegółów, nie będę zdradzać swojej wiedzy pod tym względem, ponieważ wiem, że mogłaby być wykorzystana w niewłaściwy sposób przez określone istoty. Dlatego nie przekażę wam tych szczegółów. Dobrze, myślę tak, że prawdziwy sens i działanie inkarnacji przedstawiłam. Jeśli będziecie głębiej zainteresowani tym tematem, to proszę piszcie na moim Facebooku albo na naszym fanpage'u. Będę ten temat zgłębiać. Możecie zadawać pytania. Wysyłajcie mi proszę pytania, jeśli chodzi o system inkarnacyjny. Co chcielibyście jeszcze, czy wystarczająco dobrze to wytłumaczyłam? Czy chcecie jeszcze pogłębić ten temat? I teraz tak, powiem wam, jak na bazie mojej wiedzy i znowu tylko i wyłącznie moich spostrzeżeń, do jakich wniosków doszłam. Prawdziwych przestrzeni, prawdziwych cywilizacji na tej przestrzeni było wiele. Jedną z takich właśnie była Tartaria. To jest prawda. Tartaria istniała naprawdę. I teraz tak, co zrobiono? Tartaria dysponowała określoną technologią. Były to istoty, które można powiedzieć, że żywiły się energią, miały inną strukturę budowy ciał. Tak jak już mówiłam też niejednokrotnie, inaczej ta przestrzeń wyglądała, tak? Czyli zrozumcie to, na tej przestrzeni nie ma żadnych prawdziwych gór. Cała opowieść o tym, że tam lodowce coś tam wypiętrzały, no to słuchajcie, no to spróbujcie sobie zrobić eksperyment. Jak macie przestrzeń, gdzie są jakieś śmieci, liście, błoto, no to weźcie, nie wiem, szufelkę, jakąś taką większą łopatę i zróbcie efekt lodowca. Weźcie, niech się to spiętrzy. Niech wam się spiętrzą te śmieci. No i cóż, góra, spiętrzona góra śmieci zostanie tylko spiętrzoną górą śmieci, niczym więcej. Nie ma na tej przestrzeni żadnych gór. Wszystko to, co jest tak zwanymi górami, pochodzi jakby z dwóch źródeł. Po pierwsze, są to pnie starych drzew krzemowych. Po drugie,
Tak na przykład jak na terenie Stanów Zjednoczonych, te kaniony. Na kaniony patrzymy ze złej perspektywy, bo to nie są kaniony i to nie są góry, tylko to jest przestrzeń, ta górna warstwa jakby tych kanionów, czyli tak zwane szczyty tych gór, to tak naprawdę to jest prawdziwa przestrzeń. To jest prawdziwy poziom, a te pęknięcia, te szczeliny, to jest sztuczny twór. Jak też było we wcześniejszych moich nagraniach, we wcześniejszych filmach, ta przestrzeń była eksploatowana technologicznie przez potężne maszyny, które właśnie drążąc tą przestrzeń pozostawiły tak zwane góry, czyli to, co jest między tymi górami, to są tylko rozpadliny i przestrzenie eksploatacji tego, co zostało stąd wydobyte i zabrane. Więc tak to wygląda. Nie ma żadnych gór, nie ma żadnych wypiętrzeń, żadnych lodowców i tym podobnych bzdur. Co zostało zrobione? Tartaria dysponowała potężną technologią pewnego rodzaju kryształów. I teraz tak, pamiętajcie, czas jako taki nie istnieje. To tylko my mamy to złudzenie, tak powiedziałam, tej sekwencji siatki 64 sześcianów, które się po prostu cyklicznie powtarzają i które są tylko wymieniane tak jak klocki w Lego albo jak, nie wiem, do czego to porównać. Pamiętacie taką tak zwaną kostkę Rubika? No więc właśnie, to tak mniej więcej funkcjonuje. Jak zrobicie obrót linią czasową, to kostki w tym całym sześcianie Rubika zmieniają swoje położenie. Tak? Zmienia się obraz, zmienia się sekwencja obrazów, zmienia się sekwencja sytuacji i na tym to polega. Tylko na tym. Natomiast czas nie istnieje jako taki, więc tutaj te istoty, które zawiadują tym przestrzenią, to jest tak jak powiedziałam wcześniej, porównałam to do ula, tak? Czyli pszczelarz otwiera sobie wieko ula i przestawia sobie te ramki z miodem. To samo, tak oni przestawiają linie czasowe, rozumiecie to? To jest tak dokładnie robione, więc w tym momencie nie było żadnego problemu z tym, żeby oszukać nas, że wcześniejszy świat istniał. Z tego, co widziałam, i teraz jest bardzo ciekawe, bo jeżeli robię wyglądy, regresy w wasze inne życia, te programy reinkarnacyjne, bo to już wiadomo, że to tak jest, to widzę braki czasowe. No słuchajcie, no nie ma cudów, tak? Jeżeli mam określoną ilość istot, to one jednak powinny mieć większą rozbieżność czasową i większą różnorodność swoich wcieleń. Słuchajcie, takie rzeczy robię nie od dziś. Regresy robiłam już dużo wcześniej, zanim zaczęłam robić sesje, więc mam naprawdę duże doświadczenie z tym. I uwierzcie mi, programy oczywiście są wgrywane co do pewnych światów, co do pewnych tematów, co do kultur i miejsc, ale to są tylko programy. Co nie znaczy, że ból, cierpienie i przeżycia tych istot nie były prawdziwe, bo one były prawdziwe. Tylko my jesteśmy po prostu tak, jakbyśmy byli taką istotą przypiętą gdzieś tą szpilką, którą się powiedzmy kłuje igłami z określonymi bodźcami po to, żebyśmy produkowali określone emocje w postaci właśnie takich soków i tego miodu duchowego dla nich, który jest im właśnie do tego potrzebny. Dobrze, i teraz kochani, jak to zostało zrobione? Tartaria dysponowała określoną technologią, pewnego rodzaju kryształami. Te kryształy zostały wykorzystane do budowy tego, o czym wam kiedyś mówiłam w pewnym regresie z Bartkiem, kiedy robiliśmy właśnie temat drzewa życia. Oni po to, tutaj ci, którzy zawiadują tym systemem, tym właśnie wielkim ulem, potrzebują zawsze do wszystkiego energii.
Więc wykorzystano tamtą technologię do tego, żeby zbudować tutaj właśnie to tak zwane drzewo życia, ich drzewo życia, bo tak naprawdę pierwotnie drzewo życia było zupełnie czymś innym. Było piękną formą, ale to nie, o tym nie będę teraz mówić, bo tu chodzi mi o to, żeby Wam wyjaśnić, co tu zostało zrobione. Więc ta technologia kryształów, zresztą ta technologia również jakby tutaj pochodzi z czasów dużo odleglejszych, bo należy pamiętać o tym, że większość wiedzy pochodzi z czasów Atlantydy. Na bazie tych kryształów zagrabionych, oczywiście, bo oni nie potrafią nic innego, tylko kraść, oszukiwać i kłamać, zrobiono właśnie całą tą konstrukcję tych linii czasowych, siatki Metatrona, bo uwierzcie mi, tutaj nie ma absolutnie możliwości zrozumienia tego, jeśli nie odrzucicie aspektu kontinuum czasowego. Jeśli zrozumiecie, że nie ma czegoś takiego jak czas liniowy, to wszystko wam się zacznie układać w jedną całość. Nie ma czegoś takiego jak czas liniowy. To jest iluzja tej przestrzeni. Poza nią nie ma czegoś takiego. Dlatego nauczyli się przy pomocy między innymi właśnie tych kryształów, tej technologii, tymczasem odpowiednio mieszać, ustawiać go w takiej konfiguracji, jak im się podoba, robiąc ten przysłowiowy ruch kostką Rubika w inną stronę. Czyli jeden obrót, dwa obroty w przód, w tył. I namieszane jest tak, że my tutaj z poziomu naszego krótkiego ludzkiego życia nie możemy się w tym połapać. Celowo jest to zrobione. Wcześniej średnia długość życia, powiedzmy sobie, no to było tak gdzieś około, no nawet do 300 lat, 250 do 300 lat. Rodzaj odżywiania zupełnie inny, struktura ciała zupełnie inna, wzrost zupełnie inny. I teraz, kiedy zniszczono ten świat, a z tego, co zobaczyłam, to jest taka luka czasowa około tego, co my nazywamy 1800 rokiem. Zrobiono tutaj coś takiego, że tak jakby pokryto tamtą starą przestrzeń pewnego rodzaju warstwą sztucznej substancji, która wyglądała jak błoto. Przykryto to, a to, co zostało, to, czego się nie dało przykryć, to zostało przedstawione jako artefakty z dawnych kultur, historii i tym podobnych rzeczy. Oczywiście tutaj została wysnuta piękna cała historia o narodach, o kulturach i tym podobnych rzeczach. I teraz, to, i teraz jak, co zrobiono, żeby to uwiarygodnić? Więc wszystkie programy inkarnacyjne, które właśnie opowiadają o tym, o królach, o jakichś tam powiedzmy państwach, o wojnach, konfliktach, tym podobnych rzeczach, wszystko to są programy wgrane wam, wgrane nam, wgrane w różnych częściach. Pamiętajcie o tym, że nawet jeśli by powiedzieć, że być może w tej przestrzeni przebywają istoty, które powiedzmy miały określone wspomnienia, no ja robię sesję tutaj, no tutaj odpowiem również na takie zarzuty. Robię sesję istotom praktycznie z tak zwanego całego świata. Tak, robię sesję istotom z całego świata i uwierzcie mi, że te programy są wszędzie takie same. Natomiast wielu ma programy również dodatkowe, inne troszeczkę, ale też znajduje istoty, które mają prawdziwe wspomnienia z poziomu duchowego, zanim trafiły w tą pułapkę.
I tam widać inne przestrzenie, inne planety, inne światy, inne rasy, inne zupełnie sytuacje, ale te wizje są zupełnie odmienne w charakterze od tych, które pokazują program Matrixa. Więc jest to bardzo łatwo odróżnić. Jest to naprawdę kolosalna różnica. Dobrze, moi drodzy. Co mogę jeszcze dodać tutaj? Więc myślę, że w jakiś sposób Wam wyjaśniłam, przynajmniej wstępnie Wam wyjaśniłam, na czym to wielkie oszustwo polega. To, co my, ponieważ tak naprawdę w pewnym momencie muszą wgrywać wspólne wspomnienia społeczne, i to, co tutaj my pamiętamy jeszcze jako wojny, tak? Czy jakby to powiedzmy sobie ten czas po tym naszym iluzorycznym 1800 roku, kiedy pokryto tą starą przestrzeń, tą sztuczną substancją, aby przykryć to, co było, jakby wszystkie te artefakty, no, trzeba było tą przestrzeń od nowa zagospodarować. I po to były, między innymi po to były, te dwie wojny wielkie, żeby tą przestrzeń odpowiednio posprzątać i przygotować tak, aby był pretekst do zbudowania tego nowego naszego niby współczesnego świata. Po to były bombardowania, burzono resztę, niszczono dowody przeszłości, te wszystkie rzeczy, które pozostały jeszcze po starym świecie, to burzono namiętnie, zresztą jest to robione do dzisiejszego dnia bardzo, bardzo aktywnie. Więc moi drodzy, takie są moje wnioski i moje obserwacje co do tego, jak to wszystko wygląda. Kto za tym stoi i dlaczego tak robią? Stoją za tym określone rasy, głównie tutaj rasy gadzie, rasy owadoidalne, ale nie tylko. Są tutaj jeszcze inne wyższe istoty. I tu jest bardzo wielka niespodzianka, ponieważ doszłam do tego, kim tak naprawdę jest istota, którą my nazywamy demiurgiem. Poznałam dokładnie jej pochodzenie, wiem już, kim jest. I uwierzcie mi, to był szok. Ale już wiem. I myślę, że przyjdzie czas, że to przedstawię i powiem, tylko muszę jakby jeszcze zebrać dodatkowe dane, aby to się ułożyło wszystko w logiczną całość. I kochani, po co to jest robione? Czym tak naprawdę dla tych istot jest ich prawdziwy kult? Już kiedyś, jak byłam tutaj na kanale i przeprowadzałam rozmowę z Agatą i rozmawiałyśmy o tych prawdziwych siłach demonicznych, o tych prawdziwych siłach destrukcyjnych spoza tej przestrzeni, czyli kiedy mówiłyśmy, czym tak naprawdę jest ta ciemna moc, ta ciemna demoniczna moc pierwotnia. Ja zauważyłam, że właśnie te istoty tą siłę kultywują. Ona jest dla nich prawdziwym wzorcem, czyli to całkowite unicestwienie życia. Te istoty, które tutaj ten system sobie wdrożyły, wdrażały go już też na innych przestrzeniach prawdziwych, na innych planetach. Tam czerpały ten swój miód, tam instalowały ten swój ul, bo właśnie cały Matrix, cały ten system dziewięciopoziomowej inkarnacji jest jak ul, gdzie ta królowa siedzi na samym czubku i kontroluje cały przebieg akcji, a reszta pszczół ją karmi. Przy czym jest tutaj hierarchia. Jest tutaj, tu są określone piętra od pierwszego do dziewiątego.
A cały Matrix, tak powiedziałam, jest 15-wymiarowy, czyli jest jeszcze przestrzeń, no poza ulem, tak, no bo tam muszą być istotki, które z tego czerpią, tak, i żyją sobie w najlepsze, cały czas ten miód nasz spijając. Dlatego te istoty kultywują tą prawdziwą ciemną moc. Ona jest dla nich wzorcem, więc w momencie, kiedy ten ul, z tego ula zaczynają czerpać, to czerpią do absolutnego zera. A potem ten ul porzucają, no bo już nie ma źródła energii i instalują swoją technologię gdzie indziej, tam, gdzie są takie istoty, które znowu pozwolą się zwabić w ten projekt, który jest jakby tutaj przekazywany jako szczytna idea nauki dla dusz, a tak naprawdę jest wielką pułapką czerpania energii aż do absolutnego zera. Także nie, tutaj absolutnie nie mam zamiaru was okłamywać, że to jest szczytna idea i że my się czegokolwiek tak naprawdę uczymy. Jest to wielkim kłamstwem. Zostaliśmy złapani w pułapkę. Kochani, kończę na dzisiaj już. Myślę, że to jest dosyć trudne nagranie, ale czas przedstawić wam prawdę. Bez żadnych złudzeń. Jeszcze raz podkreślę najważniejszą rzecz. To nie są żadne duchowe istotki. Są to konkretne istoty, zupełnie fizyczne, które czerpią zyski z tej przestrzeni. I tylko o zyski w szerokim pojęciu chodzi. To, co my tutaj odbieramy jako pieniądz, jako walutę, którą się posługujemy, ma swój odnośnik w postaci tego, że jesteśmy towarem do handlu na wielu aspektach, pod wieloma względami i czerpią z nas ile się tylko da. A my mamy tutaj wielopoziomową ideę, wielopoziomową legendę o religii, o rozwoju duchowym i tym podobnych bzdurach. Prawdziwy rozwój duchowy, kochani, to zrozumienie, że siedzicie w tym ulu i że pora wreszcie z niego się wydobyć. I to jest prawdziwy rozwój duchowy. Pozdrawiam was. O, błąd. Wczoraj właśnie rozmawiałam ze wspaniałą istotą. Wioluniu, pozdrawiam cię. Gdzie po rozmowie z tą piękną istotką uzupełniłam swoje materiały do programu o dzieciach. I tutaj powiem wam tak. Mówimy zdrawiam, nie pozdrawiam. Także zdrawiam was, kochani, i do usłyszenia.